Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pan Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej SA. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w czasie pandemii porzuciły długookresowe planowanie. Tylko 5% z nich planuje działania na przyszły rok. To wyniki państwa badań. Dlaczego firmy rezygnują z planowania? No tak, okres grudnia to czas, kiedy firmy podejmują plany na przyszły rok, ustalają budżet, ustalają plan działania. Niestety, jak wynika z naszych badań, w tym roku tylko 5% firm postanowiło zaplanować swoje wydarzenia na przyszły rok. No, wynika to oczywiście z sytuacji pandemicznej, z niepewności na rynku, z którą mamy do czynienia przez cały czas. Firmy obawiają się tego dłuższego planowania ze względu na niechęć podejmowania też jakichś długotrwałych zobowiązań, które wiążą się na przykład ze spłatą kredytów zaciąganych na innowacyjne działanie, w ogóle na działanie takie, które pozwoli firmie osiągać lepsze zyski. W związku z czym to planowanie zostało skrócone praktycznie maksymalnie do jednego miesiąca. Tutaj największy odsetek firm właśnie w ten sposób planuje. Natomiast jednak większość firm będzie postępowała ad hoc. Trzeba powiedzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa nigdy nie były jakby mocne, czy nie było to dla nich priorytetem planowanie takie z wyprzedzeniem rocznym. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją. I tutaj muszę państwu powiedzieć, że w okresie pandemii 50% małych i średnich przedsiębiorstw wyraźnie odczuła kryzys gospodarczy. Deklarują te firmy, że ich sytuacja ekonomiczna się pogorszyła, w tym 16% mówi wręcz o znacznym pogorszeniu swojej sytuacji materialnej. 38% firm pozostaje jakby na tym samym stopniu, jak było to jeszcze przed pandemią, a 13% mówi o tym, że ich sytuacja finansowa uległa poprawie. Natomiast generalnie 64% firm w tej chwili szuka oszczędności, gospodaruje bardziej racjonalnie swoimi zasobami. Przede wszystkim te cięcia kosztów odbywają się kosztem, można powiedzieć, ograniczenia zatrudnienia. 27% przedsiębiorców w ten sposób postępuje. Kolejnym takim wydatkiem, na którym przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm oszczędzają, to jest budżet przeznaczony na reklamę, marketing, czy właśnie innowacje, rozwój firmy. To oczywiście nie jest korzystne ani dla tych firm, ani dla całej gospodarki, ponieważ taki okres nie jest mimo wszystko dobrym okresem, żeby oszczędzać na reklamie i marketingu. To wiem już z doświadczenia. Panie prezesie, to jest ten odsetek osób, które ograniczają to planowanie, jest wzrost tego odsetka jest dosyć wyraźny, bo jest aż 8 punktów procentowych. Zwiększyła się grupa firm, które podejmują decyzje z dnia na dzień. No, tak jak pan wspomniał, ten odsetek nigdy nie był wysoki, ale jednak podejmowanie decyzji biznesowych z dnia na dzień i tak duży wzrost, a z miesięcznym wyprzedzeniem wzrost też jest wysoki, bo 7,2 punkta procentowego. No to jednak prowadzenie biznesu w takich warunkach jest dosyć trudne. Jakie są tego konsekwencje, że to planowanie praktycznie odbywa się z dnia na dzień w tak dużej jednak grupie firm? No trudno sobie wyobrazić prowadzenie biznesu, nawet jeżeli jest to biznes na stosunkowo niewielką skalę, planując działania właściwie ad hoc. Nawet to miesięczne wyprzedzenie jest stosunkowo, jest dosyć ryzykowne. Co to może oznaczać dla biznesu, takie skrócenie tego dystansu planowania? To znaczy, że firmy nie będą mogły we właściwy sposób wykorzystać swojego potencjału, czy wręcz w sposób umyślny ten potencjał możliwy do wykorzystania zmniejszają. Tutaj trzeba do tego dodać, że też te firmy, które planowały z większym wyprzedzeniem, czyli kwartalnym czy rocznym, ten odsetek
no, znacznie spadł, bo tych, które planowały na pół roku, chociażby o 6,6%, o 2,6%, przepraszam, spadł odsetek tych firm, które planowały kwartalnie. Oczywiście to się przełoży na przyszłe przychody tychże firm, a co za tym idzie, patrząc w skali makro, także na PKB naszego kraju. No właśnie, bo odsetek firm, które działają w ten sposób, jest jednak dosyć duży. Tak jak pan wspomniał, kryzys dotknął znacznego odsetka przedsiębiorstw. Ale czy można powiedzieć, że w obecnej sytuacji takie plany, dalekosiężne plany, to luksus i tak naprawdę one są no przypisane tylko takim dużym korporacjom, wielkim firmom. No, trudno sobie wyobrazić duże firmy, które w ogóle rezygnują z planowania. Zresztą jesteśmy świadkami w ostatnim czasie jednak przedstawiania pewnych strategii długookresowych, nawet wieloletnich, więc czy to długookresowe planowanie to luksus przeznaczony tylko dla dużych firm, czy jednak powinno się to zmienić i te małe, średnie biznesy, które jest jednak większość w Polsce, powinny jednak przykładać większą wagę do planowania, nawet jeżeli jest to dosyć trudne w obecnych okolicznościach. Tak, oczywiście powinniśmy planować, nawet jeżeli te plany nie będą mogły być potem do końca zrealizowane, to jednak każda z firm powinna mieć taki strategiczny plan na możliwie na jak najdłuższy czas, oczywiście. Najwyżej potem będzie go weryfikowała w miarę realizacji. Te duże firmy mają znacznie prościej, by podjąć tego typu decyzje, ponieważ mają znacznie lepszą płynność finansową, mają większe zasoby. Małe firmy, głównie te najmniejsze, czyli myślę tutaj o mikroprzedsiębiorcach, którzy zatrudniają maksymalnie kilka osób. Tutaj no, praktycznie każda złotówka jest liczona w tej chwili, w związku z czym też ci przedsiębiorcy nie planują, nie chcą podejmować, jak wspomniałem wcześniej, jakichś długotrwałych zobowiązań finansowych. No właśnie, z czego to wynika? Bo jakby zrozumiały jest ten niewielki potencjał małych i średnich firm, dużo, dużo na pewno mniejszy niż wielkich korporacji. No nie mają takiego aparatu chociażby badawczego, jakimi dysponują duże firmy. Nie mają takiego zespołu analityków, ekspertów od różnego rodzaju dziedzin. No niemniej jednak mają dostęp do informacji różnego rodzaju, są to badania, są prognozy, duże instytucje finansowe, organizacje państwowe czy społeczne tworzą takie swego rodzaju prognozy, więc właściwie można założyć, że pewien dostęp do informacji, które pozwalają przewidywać przyszłość, przynajmniej w kilku wariantach, jest dostępny. Dlatego chciałem pana zapytać, czy ta niechęć, czy dystans do takiego długoterminowego planowania to tylko i wyłącznie kwestia obecnej sytuacji kryzysowej związanej z pandemią, czy też jakby specyfika polskiej kultury biznesowej, która no, czy nie jest tak, że jest ona przyzwyczajona do takiego funkcjonowania w warunkach ciągłej jakby niestabilności? Jest to może jeszcze czas dawnych biznesów, czy tego typu zwyczaje przenoszą się w polskim biznesie z pokolenia na pokolenie i te pokolenia kolejne również żyją w takiej atmosferze niepewności, czy takiej pewnej no, niewiary w to, że w przyszłości spełnią się przynajmniej jakieś prognozowane scenariusze, jak pan sądzi? Ja jestem wręcz przekonany, że małe i średnie przedsiębiorstwa, jakby nie ma tego planowania jeszcze w kulturze tych małych i średnich firm, bo to mówią nasze badania, że no w tej chwili zaledwie te 5% planuje na rok, natomiast przed pandemią było to 7%, czyli także bardzo niewielki odsetek. No tak jak pan wspomniał, duże przedsiębiorstwa dysponują odpowiednimi działami, które się tym zajmują. W małych firmach, gdzie często szef pełni wszystkie funkcje, często po prostu jakby brakuje na to czasu, czy nie jest taka analiza doceniona. Zwróćmy uwagę chociażby na dochodzenie wierzytelności, gdzie w okresie pandemii to przede wszystkim te duże firmy dbają o swoje płatności, wcześniej uprzedzają kontrahentów o nadchodzących terminach, następnie w sytuacji, gdy pieniądze nie wpłyną na konto, są oni upominani i przechodzą wierzyciele do windykacji swoich dłużników. Natomiast w małych firmach, średnich, a szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach,
te działania są znacznie opóźnione. Chociaż muszę powiedzieć, że w okresie pandemii na początku nawet grupa małych i średnich firm znacznie szybciej zaczynała dochodzić swoich należności przeterminowanych. Już po okresie miesiąca, maksymalnie dwóch, upominała się o swoje pieniądze, korzystając z firm windykacyjnych. Natomiast w okresie czerwca znowu jakby odpuścili swoim wierzycielom, przepraszam, swoim dłużnikom, z tego względu, że otrzymali pomoc tarcz antykryzysowych. Teraz w następnych miesiącach, październik, wrzesień, październik, początek listopada, znowu firmy małe, średnie bardziej dbają o swoje płatności. Muszę zwrócić uwagę na to, że częściej teraz firmy sektora MŚP weryfikują swoich kontrahentów, chociażby w Krajowym Rejestrze Długów. W marcu ta weryfikacja była było jej znacznie mniej, ale to z tego względu, że było znacznie mniej transakcji w rynku. Natomiast w maju i w czerwcu weryfikacja swoich kontrahentów bardzo wzrosła rok do roku, bo w czerwcu aż o 48,5%. Czyli przynajmniej przedsiębiorcy bardzo bardziej zadbali o to, komu sprzedają swój towar czy usługę z odroczonym terminem zapłaty. Czyli warunki, okoliczności zmusiły firmy do tego typu działań, ale też wygląda na to, że nie ma takiego nawyku związanego bezpośrednio z biznesem, prowadzeniem biznesu, bo jak widzimy, te sprawdzanie kontrahentów chyba też ma różnego rodzaju etapy, fale, czyli w tych okresach takiej lepszej koniunktury nie jest to również pewien nawyk. Panie prezesie, jeszcze chciałem zapytać pana o planowanie budżetów, bo jakby snucie planów na przyszłość, pewnych strategii, no to jest jedna kwestia, ale jednak firmy dysponują pewnymi budżetami, czyli konkretnymi pieniędzmi, które muszą przeznaczyć, czy powinny przeznaczyć na określone cele. Jak to jest planowaniem budżetów? Pan wspomniał, że firmy rezygnują już z pewnych usług, z niektórych działań. Z czego rezygnują w pierwszej kolejności, to pan już powiedział, ale czy rezygnują również z inwestycji? Jak to wynika, jak to wygląda na podstawie państwa badań? Tak, niestety firmy sektora MŚP w bardzo niewielkim odsetku planują inwestycje i to jest odsetek, jak wynika z naszych badań, około 11% przedsiębiorców. I to są głównie takie inwestycje odtworzeniowe, czyli na utrzymanie parku maszyn, po to, by można było utrzymać produkcję chociażby na tym samym poziomie. Natomiast bardzo niewielki odsetek myśli tutaj o inwestowaniu po to, żeby rozwinąć swoją firmę czy zatrudnianiu nowych pracowników. Patrząc też na wyniki badania, w jaki sposób MŚP podchodzi do budżetu na następne lata, na następny rok, no to tu mamy do czynienia także z olbrzymim spadkiem tego typu działań, bo chociażby tutaj dwukrotnie wzrosł odsetek tych firm, które ten budżet tak naprawdę, no można powiedzieć, że go nie planują, ponieważ będą podchodziły te firmy do swoich spraw budżetowych dnia na dzień. Natomiast takich firm, które planowały jeszcze rok temu budżet na rok, w tej chwili jest 2,5 raza mniej. Czyli generalnie, tak jak wspomniałem wcześniej, i plan działań, i budżet został, myślenie na ten temat zostało ograniczone do bardzo krótkiego czasu, głównie miesiąca, maksymalnie kwartału, i tutaj mamy do czynienia ze wzrostem o 6,4% i 7,9%, jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. Panie prezesie, bardzo dziękuję za udział w naszym programie. Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem był pan Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, Biura Informacji Gospodarczej SA. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.